wielką inspiracją do kolekcji, którą Pani przygotowałyście? Mnie zainspirowały bursztyny górskie Bożeny Kamińskiej, wspaniała biżuteria, które idealnie, myślę, współgrają z tkaninami, które zastosowałam, z szarościami, z czerniami, w klimacie zimowym. A mnie zainspirowały sukienki Joanny Wejny, ponieważ były to piękne, mięsiste dzianiny i też właśnie postanowiłam wprowadzić kryształy górskie do tej kolekcji, dlatego nazwa też jest Winter Charm Krystalios, a Krystalios znaczy lód. I te kamienie mają moc uzdrawiającą, także polecam paniom, które chciałyby wydobyć z siebie moc i piękno. Różne tkaniny wiem, że były zastosowane. Jakie to były tkaniny? Postanowiłam w tej kolekcji zastosować miks z cienkich, delikatnych, przezroczystych, z grubymi, ciepłymi wełnami, z dzianinami. I myślę, że te kompozycje fantastycznie się sprawdziły, szczególnie w tych warstwowych fasonach. Patrząc na Waszą kolekcję, wydaje mi się, że świetnie się dograłyście. Jak przebiegała praca wspólna nad tym projektem? Ja myślę, że my świetnie współpracujemy ze sobą. Jakby mamy podobne poczucie piękna, estetyki, tego minimalizmu. Myślę, że my się wspaniale uzupełniamy. Nie ma między nami żadnych napięć. Mamy zresztą jakieś nowe pomysły. Także mamy piękne atelier, które nazwałyśmy Amber Ways and Pudum. Mamy wspaniałe plany na przyszłość. Gdy poznałam Joannę, dopiero zobaczyłam tak naprawdę, że nie muszę nic mówić. Nasze myśli, uczucia się nawzajem przenikają i to jest właśnie piękne. Czyli bratnie dusze. Myślę, że bratnie dusze i osoby, które nas jeszcze nie znają, myślą, że jesteśmy siostrami. Także myślę, że jesteśmy takimi duchowymi siostrami. I to widać na wybiegu. Myślę, że tak.